Kiedy miałam 22 lata, pojechałam na rekolekcje ignacjańskie, drugi tydzień, żeby rozeznawać moje powołanie. Ojciec Józef Kozłowski towarzyszył mi w tych rekolekcjach i usłyszałam przedziwne zaproszenie Boga: Naśladuj mnie w czystości w świecie. W tamtym czasie nie znałam nikogo, kto tak by żył. Ojciec Józef, słuchając tego, co mówię, powiedział: Będziemy szukać, będziemy przyglądać się, o co chodzi, do czego Bóg zaprasza. I tak rozpoczęliśmy razem naprawdę niełatwą drogę poszukiwania, co znaczy w ogóle to zaproszenie. I przez kilka lat, aż do jego śmierci, mogłam składać śluby prywatne na jego ręce. I też był człowiekiem niezwykłej roztropności. Pierwszy mój ślub i kolejny podpisywał. Dawał świadectwo, że to się dokonało i leżał w śpiączce. Pomyślałam sobie, jaki to niezwykły dar, jego roztropność, że teraz, kiedy on nie może zaświadczyć, że ja przez wiele lat składałam te śluby, miałam podpisane przez niego dokumenty.